Cześć, witajcie kochani bardzo serdecznie na kanale Simsweek, jestem Depresyjna Panda i witam was w właściwie zerowym odcinku z nowej serii, która będzie na kanale. Będzie to taka seria first lookowa, bo będzie to seria z The Sims 4 Uniwersytet. Oczywiście, że seria pojawi się troszeczkę wcześniej niż Uniwersytet wyjdzie. Takie mam info. I tak, seria pojawi się wcześniej, przedpremierowo jak zwykle. Ponieważ dzięki Electronic Arts Polska dostanę zapewne dostęp. I co? I tworzymy Sima. Tworzymy Sima, żeby pograć właśnie w The Sims 4 Uniwersytet później jako taki first look. No i co? Co by tutaj dużo mówić? Kurde, no jest to dodatek na pewno, na który tyle osób czekało, że to jest poezja. Ja też czekałem i wy to wiecie, nawet zresztą to jest w faku na live'ach, że wyczekiwany dodatek do Sims 4 to są studia. No, będę musiał te faku zmienić. Zresztą w ogóle chcę powrócić z live'ami, chcę powrócić w ogóle ze takim YouTube'owaniem w pełni, tak jak to było wcześniej. I właśnie mam taki zamiar. Ale jak to wyjdzie, to się zobaczy, no bo jak wiecie, teraz po Halloween była krótka przerwa, jutro ten odcinek się pojawi, czyli w piątek widzicie ten odcinek, więc no. Więc to, no taka króciutka przerwa była, ale będą teraz odcinki w miarę na bieżąco, w miarę postaram się, zrobię wszystko, co w mojej mocy. Oczywiście moty do tego Sima będą podane w opisie, to w opisie, co ja gadam, w przypiętym komentarzu, jak zwykle. Będą tam mody wypisane. No stworzymy z modami, mimo że zapewne te mody potem, że tak powiem, znikną. Ale są mody, tak. Są mody i będziemy grać w uniwersytet. Słuchajcie, ja po prostu nie mogę się doczekać. I w ogóle, jeśli chcecie być na bieżąco z nowościami The Sims 4 Uniwersytet, zapraszam was na Sims Weeka, gdzie są te nowości podawane na bieżąco. Hihi. I tam redakcja cała daje z siebie wszystko, żeby to wszystko było na bieżąco, żebyście wy, nasi czytelnicy, mogli tam sobie czytać te nowości, tak? Przy tym my też się dowiadujemy, więc jakby... no i co? Kurde, Sim jest taki specyficzny, na pewno takich Simów jeszcze takimi Simami nie grałem. I co? Kurde, no jakby jestem po prostu zadowolony, że mi tak dobrze wyszedł jakikolwiek sim, oczywiście z modami, no bo jakby bez modów to ciężko by było, ale jest, więc cicho, dobierz, cicho, jest dobry sim, z modami czy bez, nieważne, jest dobry sim. No to jakieś pieprzyki, tatuaże, takie rumieńce, tak starałem się, wiecie, tak urealnić, no, bo to jest jednak realistyczny dość dodatek, no bo studia no to jest jednak takie, no, zapewne bardziej realistyczne niż Kraina Magii, gdzie tam trochę z Simem poszalałem, no i tam była w sumie para, ale no, tak. A tutaj będę grał z jednym Simem, bo taki mam kaprys, bo tak, nie ma jakoś tak bardzo ustosunkowanej mojej decyzji, dlaczego będę grać jednym simem. No, jakoś tak po prostu sobie wymarzyłem. Znaczy, miałem w planach i nawet zacząłem tutaj robić drugą simkę, tylko to nagranie będzie ucięte, bo stwierdziłem, że jednak nie. Jednak nie. Zostawiam tak, jak jest. Zostawiam jednego sima. I tyle. I tyle, i papa, i narka, i będę grać jednym simem. Bo... na początku chciałem grać dwoma simami ze względu na to, że są dwie szkoły, jest Bridchester i Foxbury, ale można między tymi szkołami migrować, więc trochę będziemy w Foxbury, trochę będziemy w Bridchester i ostatecznie wybierzemy ten najlepszy kierunek, który nam przypasuje, tak po prostu, bo właśnie oferuje najnowszy dodatek nam możliwość migrowania między szkołami, w sensie transferu między szkołami i to jest po prostu świetne. I między kierunkami też, oczywiście, tak, chyba między kierunkami, tego nie jestem pewien, wiem, że na pewno między szkołami, bo w obydwu szkołach są te same kierunki, tylko różnią się kierunki prestiżowe. No i co, powoli się zbliżam do końca,
zbliżamy się do końca tego tutaj gameplayu. Gameplayu, o Jezus, co ja gadam. No, tego tutaj. I tak, w ogóle na, plan na kolejny tydzień. W środę się coś pojawi, w poniedziałek się coś pojawi. W środę się też coś pojawi, mam nadzieję, że się wyrobię, bo w środę będę mieć, że tak powiem, mały zapierdziel. A potem będzie się pojawiać w czwartek. Fun fact, pojawi się film w czwartek o 3 w nocy. Możecie się domyślać, co to jest, bo ja sam z siebie takich rzeczy nie publikuję o takich godzinach, ale o 3 w nocy się pojawi jakiś pewien film, nie powiem co, możecie się tylko domyślać, ja nic nie powiedziałem. I potem będą się pojawiać w miarę normalnych porach dnia reszta filmów. I co, to było na tyle. Jeżeli materiał wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Jeżeli kanał wam się spodobał, koniecznie zasubskrybujcie ten kanał po więcej. Ja się z wami żegnam. Mody będą przypięte w komentarzu. Na razie i cześć.